Mamy tu dzisiaj inteligentny, próżniowy pojemnik na karmę dla Waszych pupili firmy Pawbi. Posiada on 9-litrowy pojemnik, można go połączyć z aplikacją, a służy po to, żeby karma jak najdłużej pozostała w świeżości i była pozbawiana wszelkich bakterii lub nadmiernie nie wyschła. W dzisiejszym odcinku połączymy go z aplikacją, sprawdzimy jakie smart funkcje posiada. Temperatura w środku to 21 stopni, a poziom wilgotności to 40. Ale najpierw otwórzmy go i sprawdźmy, co dokładnie jest w zestawie. Czarny, duży dosyć karton. Na początek mamy instrukcję obsługi. Ja bym to nazwał taki Cosmic Black, bo jest czarny, delikatnie mieni się na niebieski kolor, a dodatkowo ma takie kropeczki, gwiazdeczki w jaśniejszym kolorze. Z góry jest rączka, także możemy sobie z tym kontenerem śmiało przechodzić od miski do szafki czy do spiżarki, gdzie miałby tam stać. Z tyłu znajduje się tutaj wejście bateryjne na kabel USB-C. No a od góry po zdjęciu tej folii mamy piękny taki wypolerowany plastik i dwa guziki. Pierwszy guzik służy oczywiście od włączania, jak sugeruje nam ten znaczek, a drugi jest od zaciągania i odsysania powietrza ze środka pojemnika, żeby po prostu ta karma była w czystości. Tutaj mamy miejsce na osuszacz, który sobie zaraz wsadzimy. W pudełeczku jest jeszcze taka łyżeczka, którą możemy sobie tą karmę pobierać. Wspomniany już wcześniej osuszacz, czy też utrzymywacz w świeżości. No i kabelek USB-C w białym kolorze. Jeżeli chodzi o tą michę, to jest po prostu plastikowa, duża micha. Macie tutaj indykator tego, gdzie znajduje się maksymalny poziom karmy, do którego nie powinniśmy przesypywać. A tutaj jest cała baza. Tutaj zamontować. I tak przygotowane urządzenie jest już gotowe do pracy. Wystarczy jeszcze nasypać do niego karmę. Jako, że nie lubimy marnować jedzenia, w dzisiejszym odcinku użyjemy takiej karmy. A jako, że nie mamy zwierzaka, który mógłby ją później zjeść, to będzie nasza karma wielokrotnego użytku. Zakładamy sobie z powrotem wieczko. Na początek włączamy je i jak widzicie od razu po włączeniu sprzęt zaczął zaciągać powietrze, także nasza karma już od pierwszego kliknięcia zaczyna być odsysana, zaczyna być trzymana w świeżości. Teraz gdybym chciał nakarmić mojego pupila, muszę... A w ogóle zdejmiemy sobie tą naklejkę stąd. I teraz muszę nacisnąć ten przycisk release, żeby... I teraz całe powietrze się odpróżniowało, ja mogę spokojnie otworzyć moją pokrywę, nabrać karmy, nasypać ją do miseczki i zamknąć z powrotem. I w ten sposób, już nie musząc go ponownie uruchamiać, on się automatycznie przechodzi w zasysanie i z powrotem trzyma naszą karmę w świeżości. Klikując ten przycisk, automatycznie on zrobił to samo, co przy pierwszym włączeniu. Tak naprawdę pozycja tego guzika pokazuje nam, na jakim etapie, na jakim stadium jest ten produkt, ponieważ jeśli guzik jest wciśnięty, znaczy, że powietrze jest zaciągnięte do środka, natomiast jeśli go odbezpieczę, no to on automatycznie to powietrze wyrzuci, a jeśli go wcisnę, zacznie je znowu zaciągać. Proste. Pokażę Wam teraz, jak połączyć się z aplikacją. Pobieramy sobie aplikację PavbiCare. Ja już wcześniej, żeby nie tracić czasu, pobrałem ją sobie, założyłem konto i od razu wita nas ekran mówiący o połączeniu nowego urządzenia. Klikam i od razu wykryto mi Smart Auto Vac Put Food Container, czyli właśnie nasz próżniowy pojemnik. Wchodzimy sobie w to urządzenie. On po chwili wczytywania pokazuje nam tutaj ekran tego, jakie jest środowisko w środku kontenera. Ja mam tutaj informację, że jest normalne, czyli przechowywanie mojej karmy jest bezpieczne. Temperatura w środku to 21 stopni, a poziom wilgotności to 40. Te informacje będą się tutaj na bieżąco aktualizować. Dzięki temu możecie sprawdzać, w jakim stanie jest karma waszego pupila. A dodatkowo po użytkowaniu tego urządzenia przez dłuższy czas możecie też sprawdzać, jak zmieniało się jakość tej karmy na przestrzeni dni czy też miesięcy. Mamy tutaj to w zakładce historii, która moja niestety na dzień dzisiejszy jest pusta, no ale bardzo ładny, graficzny sposób jest tutaj przedstawione, w jakim stanie jest ta karma. Dodatkowo dostałbym jeszcze powiadomienie, gdyby stało się coś z moim kontenerem. Gdyby on miał jakiś problem, to wyskoczy mi powiadomienie, że coś się nie udało, powinienem przyjść do niego, sprawdzić, czy wszystko jest tutaj w porządku. Dodatkowo, gdyby była taka sytuacja, również tutaj ten okrąg zapali się na czerwono,
zamiast tak jak wcześniej widzieliście na niebiesko, informując, że coś jest nie tak, trzeba sprawdzić, czy aby na pewno wszystko jest w porządku. I jedną informację, którą możemy sobie z aplikacji wyczytać, to tutaj na samej górze ekranu macie indykator baterii, czyli tego, jak długo on jeszcze będzie trzymał. Ten kontener posiada akumulator 4800 mAh, co starczy nam na około 2 miesiące użytkowania w przypadku, gdybyśmy go otwierali dwa razy dziennie, czyli takie karmienie rano, karmienie wieczorem. Oczywiście w przypadku, kiedy nam się rozładuje, podłączamy sobie tutaj kabel USB-C do zwykłego gniazda ładowania, do komputera powerbanka. A jeżeli chodzi o rodzaj karmy, to pamiętajcie, że tutaj do środka wcale nie musicie trzymać tylko jednych chrupek, tylko jednego rodzaju. Tu jest na tyle dużo miejsca, że spokojnie zmieści się tutaj jakaś kość, jakiś gryzak, jakieś łapki, suszona ryba. Możecie tu trzymać wszystko i razem i temu jedzeniu nic się nie stanie. Jeżeli zainteresował Was ten produkt albo szukaliście inteligentnego próżniowego pojemnika na karmę dla Waszych pupili, który jest bezpieczny, a przy okazji estetyczny, można go postawić i w garażu na podłodze, i na górnej półce w kuchni, to wpadnijcie do naszych sklepów stacjonarnych, gdzie możecie go obejrzeć. Jeśli macie jakieś pytanie, zadajcie je naszemu doradcy albo napiszcie je bezpośrednio tutaj w sekcji komentarzy. My chętnie na nie odpowiemy. Zaglądajcie czasem też naszego Instagrama, TikToka, gdzie pojawia się dużo materiałów o pet produktach. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć!